Pewnego razu obudziłem się na ławce, byłem bezdomny. Leżałem na ławce, obudziłem się, zasikany. Obejrzałem się, nikogo obok nie siedziało, nie miałem grosza, nie miałem nawet pół peta, nie miałem gdzie pójść. Kiedy rano słońce dotyka mnie, swym promieniem, którym rozdziera noc, tak ze śmierci wolno znów budzę się, zrzucam z oczu sen, ściągam z serca mrok. Nie wiedziałem gdzie pójść, w ogóle nie wiedziałem co sobą tak naprawdę zrobić, usiadłem na tej ławce. I tak patrzyłem na tych ludzi, gdzieś idą, coś robią, coś tam gdzieś jakoś kombinują, gdzieś się spieszą. Ja nie miałem gdzie pójść. Straszny stan. Nagle zdałem się takie zupełnie niepotrzebne nikomu. Kurde, po co tak naprawdę ja żyję? Ale nie miałem ochoty na samobójstwo, nie miałem ochoty na nic. Tylko stwierdziłem fakt zdumiewający, że ja nie mam w życiu celu, nie mam w życiu tak naprawdę niczego. Ani dokąd pójść, ani co zrobić, ani nie mam pomysłu na życie, ani nie mam domu, ani nie mam nic tak naprawdę. Przecież miałem rodzeństwo, miałem ojca jeszcze i matka już nie żyła. Poczułem się coś niesamowitego, bo tak jakby mnie ktoś tak wyskrobał od środka i została tylko taka powłoka, tylko ta skóra została, nie? Ja po swoim życiu rozglądam się, nie sprzątałem tutaj przez wiele lat, gdy za sobą cicho zamykam drzwi. Myślę, co mi dziś przygotował świat. Tak przez życie biegnę, potykam się, szukam wciąż miłości, znajduję śmierć. Noszę w sercu pustkę i w oczach łzy. Wiem, że ulgę możesz dać tylko ty. Dzisiaj zadałbym sobie pytanie, dlaczego Bóg mi dał takie uczucie. Myślę sobie, że to uczucie tak naprawdę dał mi po to, żeby powiedział, wiesz co, spróbuj tak naprawdę się uruchomić, spróbuj poszukać, wiesz. To uczucie było mi naprawdę potrzebne, bo do dzisiaj pamiętam i ono w sumie też bardzo mi pomogło do tego, że zacząłem szukać, bo to suma takich różnych rzeczy się zebrała, ale to doświadczenie było tak bardzo potrzebne, że zacząłem szukać tak naprawdę czegoś, co by dało mi szansę. Nie wierzyłem w Boga, nie wierzyłem w nic, nie? Ale dzisiaj wiem jedną rzecz, ja nie wierzyłem w Boga, ale Bóg cały czas był przy mnie i dzisiaj doświadczam tego. Nie ma takiej sytuacji, że Bóg mnie opuści, nie. On jest cały czas tak naprawdę ze mnie. Ktoś tak pięknie powiedział, że zawsze, kiedykolwiek, gdziekolwiek nie jesteś, cokolwiek jesteś, czy wierzący, czy niewierzący, Bóg jest zawsze przy tobie i zawsze pokazuje ci kierunek, którym tak naprawdę masz iść. Pokazuje ci tą drogę do nadziei, czyli do tej szansy, o której mówimy. To powiedzenie, nadzieja umiera ostatnia, jest naprawdę prawdziwe. Mało tego, że prawdziwe, jest sprawdzone. Cały czas tak naprawdę mamy nadzieję, że jednak coś się zadzieje, że coś takiego się zadzieje, że tego nie. Ja dlatego nie odbierałem sobie życia, bo miałem myśli o tym, żeby sobie odebrać życie, bo już tak byłem w takiej sytuacji, dawałoby się bez wyjścia, że lepiej było skończyć. Ale gdzieś jeszcze taka tkwiła nadzieja, że jeszcze gdzieś jakaś taka szansa jest, nie? Myślę sobie, że czułem tą nadzieję. Gdy człowiek przestaje chyba czuć nadzieję, albo jest w takim zaślepieniu, że już nie czuje tej nadziei, to w ten czas tak naprawdę jest gotów odebrać sobie życie. Największą wartość. Samobójstwo tak naprawdę jest tchórzostwem. Ja tchórzę. I w ten czas, jak dochodziło do czegoś takiego, żeby popełnić samobójstwo, mówię, no jeszcze jesteś tchórzem. A ja zawsze chciałem być odważnym, bo dlatego, że byłem tchórzem, to chciałem być odważnym, bo chociaż na chwilę by poczuć się takim mężczyzną, jak gdyby, nie? Ale dopóki jeszcze człowiek żyje, to jest tak naprawdę nadzieja. Myślę sobie, że to jest piękne. Nadzieja jest ważna też, jak już się chwyci, to żeby jej nie puszczać. Chcę inaczej już rozpoczynać dzień. Chcę dotykać sercem obietnic twych. W Twoim słowie szukać, co rano chcę. Twej miłości tylko w niej pragnę żyć. W kolejnym filmie. I ja myślę sobie, że ja jestem takim człowiekiem, który bardzo siebie kaleczy. Bardzo się kaleczy, kiedy postąpię niesłusznie. Tak se dokopuję, że coś zrobię, by 2-3 tygodnie potrafię z tym chodzić i to mędlić sobie jest mi niedobrze. I to jest tak naprawdę bardzo niedobra sprawa.